Dzień dobry, kochane dzieci. Tutaj wasza pani Gina. Niestety nie możemy się spotykać teraz w przedszkolu, ponieważ na świecie i w naszym kraju panuje epidemia koronawirusa i trzeba zostać w domu. Wpadłam na taki pomysł, że będę starała się czytać wam każdego dnia opowieści biblijne. Dzisiaj zaczniemy od Starego Testamentu o tym, jak Pan Bóg stworzył świat. Słuchajcie się uważnie, będzie bardzo fajnie. Zapraszam do słuchania. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku nie było światła, było ciemno, zupełnie ciemno. Niech się stanie światłość, rzekł Bóg pierwszego dnia. I stała się światłość. Światłość nazywamy dniem, ciemność zaś nocą. I widział Bóg, że były dobre. Tak upłynął dzień pierwszy. Zobaczcie, dzień i noc. Brawo, Panie Boże! Drugiego dnia Bóg uformował nad powierzchnią wód sklepienie i zawiesił na nim piękne obłoczki i nazwał Bóg to sklepienie niebem. Trzeciego dnia Bóg szczególnie zajęty stworzył suchy ląd, góry, wzniesienia i doliny. Następnie Bóg stworzył oceany, jeziora, rzeki i strumienie. Gdy skończył, rzekł: niech ziemia się zazieleni, niech pokryje ją trawą, niech wyrosną na niej kwiaty i drzewa. I w tej samej chwili wyrosły różne rodzaje traw, drzew i kwiatów. I widział Bóg, że wszystko to było dobre. Zobaczcie, dzieciaczki, jakie Pan Bóg stworzył piękne góry, piękne lasy, piękne drzewa i choinki i kwiatuszki. A jakie znacie rodzaje kwiatuszków? Kto mi powie? No proszę. Tak, zobaczcie, tulipany, stokrotki, teraz kwitną krokusy, żonkile, zawilce. Zobaczcie, wody, jeziorka, rzeki, morza, a oceany. Czwartego dnia Bóg rzekł: niech na niebie pojawi się światło. Niech dzieli czas na godziny, dni i miesiące i lata. Umieścił więc Bóg na niebie słońce, aby ogrzewało ziemię. Widział Bóg, że nocą było bardzo ciemno, więc na niebie umieścił księżyc i gwiazdy. Następnie stworzył pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. Cztery pory roku mamy. I tak upłynął mu dzień czwarty. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Zobaczcie, dzień słoneczko świeci, a w nocy księżyc i mrugające gwiazdki. Zobaczcie, księżyc w kształcie rogalika. I gwiazdki policzymy teraz razem, ile tu jest gwiazdek. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gwiazdek, brawo. Co było dalej? Na jaki pomysł Pan Bóg jeszcze wpadł? Posłuchajcie. Piątego dnia Bóg powiedział: niech powstaną żywe stworzenia. Powołał więc Bóg do życia wszelkie zwierzęta wodne: meduzy, rekiny, żółwie, małże, płaszczki i kraby. Istoty wodne wszelkiego kształtu i każdej wielkości. Potem Bóg stworzył wszelkie ptactwo i owady: orły, wróble i kolibry, osy, muchy i pszczoły. Ptaki i owady wszelkiego kształtu i każdej wielkości. I widział Bóg, że wszystko to było dobre. Tak upłynął dzień piąty. Zobaczcie tutaj, jakie zwierzątka mieszkają pod wodzie. Zobaczcie, żółwie pływają, rybki, delfinki, rozgwiazdy, koniki morskie, wielkie rekiny. I zobaczcie tutaj takie rybki. Kto zna, jest taka znana bajka? Gdzie jest Nemo? Zobaczcie, i ptaszki.
i dżdżownice, i pszczółki, i ważki. I orzeł, zobaczcie, orzeł, jaki piękny ptak. Koliber, tu jest, pojawiła się nazwa koliber. Koliber, mimo swojej nazwy, jest najmniejszym ptakiem na świecie. Co było dalej? Posłuchajmy. Szóstego dnia Bóg rzekł: niech pojawią się na lądzie zwierzęta. Stworzył więc psy, konie i wielbłądy, lwy, jaszczurki i ślimaki, robaki, a nawet bobry i guźce. I widział Bóg, że były dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Jednak czegoś mu brakowało na świecie. No czegoś mu brakowało. Brakowało ludzi. Zobaczcie, zwierzątka Pan Bóg stworzył. Piesek, jak robi piesek? Powiedzcie, jak robi piesek? Tak, hał, hał. Lew, jak robi lew? Ła, ła. Tak, lew jest królem zwierząt. Co my tu mamy? Konik, jak robi konik? Iha, iha. Jak robi baranek? Be, be. Pięknie. A jak robi malutka myszka? Pi, 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 pi. Ślicznie. Brakowało ludzi. I co ten Pan Bóg dalej zrobi? Posłuchajcie. Rzekł zatem Pan Bóg: a teraz stworzę ludzi. Na początku więc Bóg stworzył mężczyznę o imieniu Adam. Następnie powołał do życia pierwszą kobietę, Ewę. Bóg stworzył ich na swój obraz i swoje podobieństwo, tak, by ludzie mogli być jego przyjaciółmi. Załóżcie własną rodzinę, nakazał Bóg Adamowi i Ewie. Niech wasze potomstwo zaludni ziemię. Troszczcie się też o ryby, ptaki i wszystkie stworzenia. Zobaczcie, w jakim pięknym ogrodzie mieszkali Adam i Ewa, pierwsi ludzie na świecie. Po stworzeniu pierwszych ludzi Bóg popatrzył na swoje dzieło. Było bardzo dobre, po prostu idealne. Ukończyłem dzieło stworzenia świata, rzekł Stwórca. Siódmego dnia więc Bóg postanowił odpocząć. Kochane dzieciaczki, koniec historii opowiadania stworzenia świata. Ile dni Pan Bóg stworzył świat? Przez ile dni? Przez 7 dni Pan Bóg stworzył świat, tak? Siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał. I to jest nasza niedziela. My też siódmego dnia zawsze odpoczywamy, chodzimy do kościółka i spędzamy czas z rodziną. Nie pracujemy siódmego dnia. Jako zadanie domowe proszę Was, abyście wzięli kartkę, kredki i namalowali jakiś obrazek, który Wam się najbardziej podobał w stworzeniu świata. Kiedy to Pan Bóg na przykład stwarzał zwierzątka, czyli namalujecie jakieś zwierzątko, jakiegoś kotka, pieska, albo człowieka, albo góry, choinki, kwiatuszki, słonko, niebo, cokolwiek, co Wam się najbardziej utkwiło w pamięci. I później mi to pokażecie, jak wrócimy do przedszkola, dobrze? A teraz na zakończenie będzie taka piosenka, którą już dobrze znacie i którą możemy razem wspólnie zaśpiewać. Czekajcie. O ile to? Co? O to! Mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki, mrugające gwiazdki. Kto stworzył mrugające gwiazdki? Mrugnąc on się spukł. Kto stworzył falujące morze? Falujące morze, falujące morze. Kto stworzył falujące morze? Falujące morze. Kto stworzył?
Fruwające ptaszki, fruwające ptaszki, fruwające ptaszki. Kto stworzył fruwające ptaszki? Ojciec Bóg. Kto stworzył ciebie i mnie? Ciebie i mnie. Ciebie i mnie. Kto stworzył ciebie i mnie? Nasz Ojciec Bóg. Kto stworzył mrugające gwiazdki, falujące morze, fruwające ptaszki? Kto stworzył z ciebie i mnie? Nasz Ojciec Bóg. Pa, dzieciaczki, do zobaczenia!